Zaczęły się właśnie ferie zimowe i być może szukacie Państwo inspiracji do tego, gdzie pojechać albo może zobaczyć coś ciekawego. Niestety piramidy egipskie w tej chwili są dla nas nieosiągalne ze względu na sytuację związaną z pandemią, ale nie wiem, moi drodzy, czy wiecie, że tuż na wyciągnięcie ręki na polach w okolicy można znaleźć obiekty, które pochodzą dokładnie z tych samych czasów, co piramidy egipskie w Gizie. To, co widać za mną, to megalityczny grobowiec, który powstał prawdopodobnie około 3000 lat przed naszą erą. Kamienne kręgi i budowle megalityczne nie są niczym takim nadzwyczajnym w rejonie południowego Bałtyku i w rejonie Pomorza Zachodniego. Okazuje się, że takich budowli w dawnych wiekach powstawało tutaj znacznie więcej. Gdybyśmy się wybrali na drugą stronę Morza Bałtyckiego, przedostalibyśmy się w rejony południowe Szwecji, do Skanii. Tam znajdziemy podobną, chociaż znacznie młodszą budowlę zwaną Alestenar. Niektórzy twierdzą, że jest to pozostałość grobowca wikingów. Niektórzy mówią, że jest to budowla o charakterze kultowym, może sakralnym, może jakimś astronomicznym. W rocznikach kołbackich z początku XIII wieku pojawiają się opisy takich grobowców, które są nazywane grobowcami olbrzymów. Zobaczcie Państwo, jak to mocno rozwija wyobraźnię. Jeżeli szukacie inspiracji do wyjazdów, wędrówek w pobliżu domu, do odkrywania rzeczy niezwykłych, zachęcamy do odkrywania okolicy, czyli województwa zachodniopomorskiego, z kanonem krajoznawczym województwa zachodniopomorskiego. Jeżeli chcielibyście Państwo zobaczyć tego typu miejsca, zapraszamy na zorganizowane wycieczki z przewodnikiem, które jesteśmy w stanie Państwu zapewnić, jak tylko będzie możliwość poruszania się i przemieszczania się w jakichś nawet niewielkich grupach. Mogą to być wycieczki po Pomorzu Zachodnim, ale mogą być to również wyjazdy do Skandynawii. I na taki wyjazd do Skandynawii zapraszam Państwa już w tę wiosnę. Szczegóły wkrótce na jeden z tak zwanych geospacerów, czyli spacerów po terytoriach otwartych, po miejscach przyrodniczych, które będziemy mogli poznawać i będziemy mogli zachwycać się ich niezwykłą historią. Zapraszam i do zobaczenia na szlaku. Z pola w okolicy Karska i Pomiatowa mówiła do Was przewodniczka Małgorzata Duda.